Witam Państwa na dzisiejszym webinarium. Moje nazwisko Lebda Sebastian. Ja jestem dyrektorem w zespole transferowym PWC i dzisiejsze webinarium poprowadzę razem z moim kolegą Marcinem Wesołowskim, który jest menadżerem też w naszym zespole. Temat dzisiejszego webinarium zasadniczo wiąże się ze zmianami w obszarze cen transferowych. Natomiast ze względu na zbliżające się terminy chcieliśmy parę słów powiedzieć na temat deklaracji CIT-TP. I teraz tak, zasadniczo chcielibyśmy się skupić nie tyle na tych elementach, które dotyczą jakby samego wypełniania deklaracji CIT-TP, czyli nie chcemy wchodzić w jakieś takie detale dotyczące jakby poszczególnych pól i pozycji, natomiast główny cel to jest przede wszystkim pokazanie tych obszarów, które mogą rodzić pewne ryzyko. Takie ryzyko, które może się zrodzić po wypełnieniu określonych pól. I teraz tak, w trakcie dzisiejszego webinarium na ewentualne pytania będzie odpowiadała nasza koleżanka. Będziemy się starać na te pytania odpowiadać w miarę możliwości od razu, natomiast w sytuacjach, jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć na żadne z tych pytań lub na część tych pytań, doślemy te odpowiedzi po samym webinarium. Również nagranie z tego webinarium będzie dostępne. Będzie rozesłane ono po samym webinarium. Tak, w ramach jeszcze wprowadzenia chciałbym powiedzieć, że wczoraj na stronach Ministerstwa Finansów zostały opublikowane dodatkowe wyjaśnienia w obszarze właśnie CIT-TP. Natomiast myślę, że dzisiejsze webinarium nie będziemy chcieli poświęcać jakby temu tematowi. Natomiast, jak wspominałem, skupimy się na tych punktach, które mogą rodzić ryzyko po wypełnieniu. Ponieważ chcielibyśmy Państwu przypomnieć, jaki jest zasadniczo cel jakby tego formularza CIT-TP. Jest to przede wszystkim formularz służący do tego, żeby zidentyfikować spółki do kontroli cen transferowych. Także wypełniając ten formularz, trzeba mieć jakby świadomość tego, do czego on służy i w związku z tym chcemy Państwu parę słów powiedzieć o tych konsekwencjach. Natomiast zanim przejdziemy jakby do tych głównych obszarów, to chcielibyśmy jeszcze parę słów powiedzieć na temat samego formularza. To, co chyba warto pamiętać, to to, że ustawowy termin na złożenie tego formularza to jest 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Natomiast ponieważ ostatni dzień tego 9-miesięcznego okresu przypada w tym roku na niedzielę, no będzie to 1 października. Oczywiście dla tych z Państwa, którzy macie rok podatkowy spójny z rokiem kalendarzowym. Teraz kolejna istotna informacja to taka, że w tym dokumencie musimy ujawnić wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi. Co to oznacza? Część osób może być przekonana, że powinniśmy się skupić tylko na transakcjach, które były dokumentowane. Natomiast tutaj w świetle dzisiejszego brzmienia jakby tych przepisów należy ujawnić wszystkie transakcje, nie tylko te, które podlegają dokumentacji cen transferowych w ramach local file'a. Co to oznacza? To oznacza, że w pierwszej kolejności trzeba będzie zrobić pewną inwentaryzację transakcji. To znaczy trzeba sobie wylistować wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi i starać się pogrupować je w te tytuły, które są wymienione w tym formularzu. I po pogrupowaniu tych wszystkich tytułów trzeba sprawdzić, które z tych transakcji przekraczają próg istotności wskazany w tym formularzu, a ten próg istotności to jest 500 000 zł. I wykazujemy tylko te transakcje, które przekraczają ten próg, przy czym są skategoryzowane w określonym typie. Teraz z takich jeszcze istotniejszych rzeczy. Na dzień dzisiejszy są dostępne dwa formularze. Jeden może być złożony w formie papierowej, drugi w formie elektronicznej. Jeden z tych formularzy, który może być składany w formie papierowej, to jest formularz, który jest formalnie załącznikiem do deklaracji rocznej. Natomiast ten, który może być w sposób interaktywny wypełniony i złożony, to jest formularz jakby niezależnie skonstruowany.
i on może być przesłany tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny. Teraz decyzja, który z tych formularzy jest lepszy, który Państwo chcecie wypełnić, już pozostawiam dla Państwa, dlatego że każdy z nich rodzi pewne problemy. Formularz wypełniany w formie papierowej może powodować problem z wypełnieniem niektórych pól. Na przykład w sytuacji, kiedy mamy transakcję z podmiotem powiązanym, z dużą grupą podmiotów powiązanych i trzeba wskazać w ostatnich rubrykach dużą ilość krajów, z którymi mamy te transakcje. Natomiast jeżeli chodzi o formularz elektroniczny, to ze względów technicznych pojawiają się tam błędy. Przykładowo, jeżeli kupujemy dość dużą ilość towarów w danym roku i ta ilość towarów nie została sprzedana i duża część tych towarów wylądowała w magazynie, może się zdarzyć tak, że wartość transakcji przekroczy 100% przychodów spółki. Mieliśmy takie przypadki i wtedy formularz nie pozwala na wypełnienie wartości powyżej 100%. Także nie ma prawdopodobnie idealnego rozwiązania, natomiast myślę, że każdy z nas sobie powinien poradzić. To tyle w ramach wprowadzenia i teraz chciałbym się skupić głównie na tych obszarach, które po wypełnieniu tej deklaracji czy tego sprawozdania zasadniczo mogą rodzić pewne ryzyka. Te obszary, które sobie zidentyfikowaliśmy jako te, które mogą rodzić jakby szczególne ryzyko, to jest te pięć obszarów wymienionych na tym slajdzie. Pierwszy, pozornie prosty, to jest kwestia profilu funkcjonalnego. Drugi to są kwestie związane z restrukturyzacją. Trzecie to są nieodpłatne świadczenia. Piąty to są transakcje finansowe. I szósty to są transakcje związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz usługami nabywanymi z grupy. Czemu te obszary wyjaśnimy za chwilę? I przechodząc może do pierwszego z nich. Określenie profilu funkcjonalnego. Czekamy, ponieważ slajd. Mamy jakąś małą przerwę. Dobrze. Zakładam, że Państwo widzicie ten slajd. Na tym slajdzie zauważycie, że mamy takie pola, w których wypełniając profil funkcjonalny należy wskazać, jaki jest nasz profil. I formularz bazuje na takich pojęciach, które nigdzie nie są zdefiniowane. Mówi się o profilu, który jest znacząco uproszczony, jak i o profilu w pełni rozbudowanym. Ja skorzystam z moich materiałów papierowych, ponieważ nie mam w tej chwili przed sobą wyświetlanych slajdów, ale dla przypomnienia. Właściwie w każdym z tych pól w pozycji numer 2 zawsze mamy wskazanie ograniczone ryzyka, no w trzech, co najmniej w czterech polach. Wypełniając jakby tą sekcję, należy pamiętać, że można wskazać kilka głównych typów działalności, jeżeli spółka zajmuje się więcej niż jednym. Natomiast należy pominąć takie typy działalności, które mają charakter incydentalny. Natomiast to, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, to, że praktyka w tej chwili, którą obserwujemy w ramach kontroli, jest taka, że w sytuacjach, kiedy dochodzimy do wniosku, że spółka prowadzi jakąś działalność i ta działalność ma charakter takiej działalności o ograniczonym ryzyku, często organy skarbowe domagają się tego, aby spółka wykazywała określony poziom rentowności i często nie akceptują sytuacji, kiedy spółka ponosi stratę. Teraz, biorąc pod uwagę, że w 2017, robiąc dokumentację, Państwo po raz pierwszy, poza zrobieniem opisu transakcji, będziecie musieli przedłożyć studia porównawcze, gdzie wskażecie rynkowy poziom wynagrodzenia,
Naszym zdaniem w takiej sytuacji, jeżeli wskażecie w tych polach, że jesteście profilem o ograniczonym ryzyku, może dojść do takiej sytuacji, gdzie organ będzie argumentował w trakcie kontroli, że powinniście osiągnąć poziom rentowności, przynajmniej jeżeli nie w skali roku, to przynajmniej w skali 2 czy 3 lat na poziomie dolnego kwartyla, jeżeli taki przedział został wyznaczony w ramach studium porównawczego. Tak samo, jeżeli zaznaczycie jakby sekcję, która mówi w przypadku usług o tym, że świadczycie usługi również o ograniczonym ryzyku, to w takiej sytuacji również będzie oczekiwanie, że wykażecie określoną rentowność co najmniej na poziomie 5%. Znaczy, tego się spodziewamy, ponieważ jakby widzimy, że taka jest tendencja w ramach kontroli, które w tej chwili są prowadzone. I to jest pierwsze zagadnienie. Teoretycznie dość proste i pozorne i wydaje mi się nawet, że większość z Państwa chciałaby zaznaczyć to pole numer 2, ponieważ wydaje się nam zawsze, że nasz profil nie jest jakoś strasznie rozbudowany. Natomiast wydaje mi się, że czasami bezpieczniej może być jednak zaznaczyć to, te pola oznaczone numerem 1. W szczególności, jeżeli mamy sytuację, że w wybranych latach mamy straty albo nasz model nie zakłada, że mamy gwarantowaną rentowność w żaden sposób. Drugi obszar to jest obszar dotyczący restrukturyzacji. To jest obszar dość istotny i naszym zdaniem podatnicy, którzy wypełnią tutaj w tej części pola, wskazując, że u danego podatnika w trakcie roku doszło do przeniesienia funkcji, ryzyk lub też aktywów, szansa na to, że będą wyselekcjonowani do kontroli, moim zdaniem jest na poziomie 99%. Tak? Dlatego ta sekcja wydaje mi się, że jest kluczowa jakby w ramach tego formularza. I niezależnie od tego, czy dalej odpowiemy w kolejnych pytaniach, czy też otrzymaliśmy z tego tytułu wynagrodzenie, czy też nie otrzymaliśmy wynagrodzenia, to sam fakt zaznaczenia jakby pozytywnej odpowiedzi w tym miejscu moim zdaniem oznacza, że powinniście Państwo być przygotowani na jakąś kontrolę, na jakieś czynności sprawdzające i konieczność złożenia wyjaśnień w tym obszarze. Teraz chciałem zwrócić Państwa uwagę na taką jedną rzecz. Tutaj jak spojrzycie Państwo na pytanie oznaczone numerem 26, to pytanie brzmi w ten sposób. Czy zaistniały u podatnika w trakcie roku podatkowego zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach lub posiadanych aktywach? Czytam to pytanie dlatego, że ono trochę odbiega od definicji restrukturyzacji, która jest po pierwsze w polskich przepisach, jak i w wytycznych OECD. Różnice są następujące. Polskie przepisy posługują się terminem istotnych ekonomicznie pełnionych funkcji ryzyk i aktywów. Tak, tutaj nie ma tego określenia, co sugeruje, że ministerstwo będzie chciało badać wszystkie sytuacje, a to, czy doszło do przeniesienia czegoś, co jest istotne ekonomicznie, jakby pozostawia jakby do dyskusji, ewentualnie do kontroli. Więc w tym sensie jakby to pytanie jest szersze niż to, jak jest zdefiniowana restrukturyzacja, między innymi w rozporządzeniu. Natomiast druga istotna różnica to jest taka, że restrukturyzacja w wytycznych OECD również obejmuje inne sytuacje. Jedną z takich przykładowych innych sytuacji to jest rozwiązanie umowy, a drugą to jest istotna zmiana warunków umownych. I teraz tych sytuacji tutaj nie ma, w związku z czym mamy jakby węższą definicję, natomiast ta zmiana pojawiła się już w przepisach, które będą wprowadzone od stycznia 2019, to znaczy w projekcie tych zmian, czy one w takim kształcie wejdą, to jakby to się okaże. Natomiast tam ten element jest już uwzględniony. Więc może to są takie niuanse, natomiast warto zwrócić na to uwagę i dokładnie czytać to pytanie. Więc najpierw sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy to, co się u nas zadziało, rzeczywiście spełnia tą definicję, ale wskazaną w punkcie 26, która jest nieco szersza niż restrukturyzacja. I potem, jeżeli na to pytanie, jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna,
to powinniśmy być przygotowani na posiadanie odpowiedniej dokumentacji, która wyjaśnia, na czym ta restrukturyzacja polega. Ja zaraz powiem parę słów na ten temat. I naturalnie w ramach tej dokumentacji powinniśmy mieć też przygotowane wyjaśnienie, czy w zaistniałej sytuacji należne było odszkodowanie, czy też nienależne, jeżeli nienależne, to dlaczego, a jeżeli należne, to w jakiej wysokości. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na kolejnym slajdzie znajdziecie Państwo takie cztery punkty, które są wymienione wprost w rozporządzeniu, które mówią o tym, co bada organ skarbowy w trakcie kontroli, patrząc na restrukturyzację. Pierwszy, taki najistotniejszy punkt, jakie są przyczyny. Wiemy o tym, że na dzień dzisiejszy mamy już pewne klauzule antyabuzywne, które pozwalają na pominięcie skutków niektórych czynności, i ten element w tym świetle jest bardzo istotny. Również ten kolejny, mówiący o oczekiwanych korzyściach, jest bardzo ważny, dlatego że pewne czynności oceniane z perspektywy korzyści mogą skutkować uznaniem pewnych zabiegów za zabiegi zmierzające tylko do uniknięcia opodatkowania. Dlatego też poza wskazaniem przyczyn gospodarczych istotne jest również wskazanie korzyści. Trzeci punkt to są kwestie opcji realistycznie dostępnych. W momencie, kiedy podmiot przechodzi jakąś restrukturyzację, powinien zachować się tak jak spółka niezależna, to znaczy w pierwszej kolejności powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mam dostępne realistycznie opcje i która z tych opcji jest dla mnie najkorzystniejsza. Teraz oczekiwanie, jeśli chodzi o opis tych opcji z tych kontroli, które mieliśmy, jest takie, że aby wniosek był w miarę klarowny, organy spodziewają się, że każda z opcji w miarę możliwości jest wyceniona. Robi się to najczęściej poprzez przygotowanie kalkulacji opartej na zdyskontowanych przepływach i ocenia się wartość bieżącą każdego z wariantów. Jest to dość trudne i oparte na wielu założeniach, natomiast na koniec dnia pozwala na wskazanie dość relatywnie prostego wniosku, który pokazuje, czy dana opcja wybrana przez spółkę była najkorzystniejsza w danej sytuacji, czy też nie. Jeżeli nie, to jaka była korzystniejsza i czy w takiej sytuacji nie powinno nam się należeć jakieś odszkodowanie. Więc w sytuacji, kiedy to odszkodowanie jest należne, to powinniśmy również posiadać odpowiednią kalkulację wysokości tego odszkodowania. I zasadniczo na te punkty chciałem zwrócić Państwu uwagę, dlatego że, tak jak wspomniałem na początku, wydaje mi się, że te spółki, które zaznaczą jakby to pole, będą w 99% jakby na liście do kontroli, więc proponowałbym, żeby przygotować się wcześniej, jeżeli takiego CIT-TP złożymy z wypełnieniem takiego pola. I może proponowałbym jakby w tym momencie, żeby Państwo odpowiedzieli na takie proste pytanie. Kto z Państwa, czy która z spółek Państwa dokonała w poprzednim roku podatkowym zmian, które skutkowałyby koniecznością jakby wypełnienia tego pola 26, to znaczy doszłoby do przeniesienia funkcji ryzyk i aktywów. Mamy w tej chwili około minutki. W tym czasie będziemy czekać na Państwa odpowiedzi. I za chwilę pokażemy, jakie są wyniki. To, o czym nie powiedziałem, może na początku, to, że na tych slajdach naszych Państwo zauważycie, że są pewne sekcje C, D, natomiast w każdym z tych formularzy, bo wspomniałem na początku, że są dwa formularze,
Te sekcje mają trochę inną numerację i również pola, ja mówię w tej chwili o polu 26, natomiast w drugim formularzu ono może mieć odmienny numer ze względu na to przesunięcie w poszczególnych sekcjach. Widzę, że na ten moment większość z Państwa, na Państwa, bo jesteście w komfortowej sytuacji, bo około, w tej chwili widzę około 80% z Państwa nie będzie zaznaczała tego pola. I teraz widzę, że około 12% z Państwa już pokazuje, że będzie to pole wskazywało. Zakładam, że te wyniki prawdopodobnie nie ulegną zmianie, więc ja Państwu zaprezentuję. No, za chwileczkę te wyniki. Natomiast po prezentacji tych wyników Marcin jeszcze opowie o trzech innych zagadnieniach, które na wstępie wspomniałem, które też mogą skutkować tym, że dana spółka będzie wyselekcjonowana do kontroli po przedłożeniu tego formularza. Myślę, że naprawdę z tyłu głowy trzeba mieć jakby to, po co ten formularz został stworzony. Nie służy on do niczego innego, tylko do identyfikacji, do kontroli spółek. Dobrze. Rozumiem, że Państwo już widzieli odpowiedzi, więc wnioski są takie, że około 12% z Państwa będzie musiało się przygotować do tej kontroli. Natomiast no, pozostałym gratuluję i przejdziemy teraz może do pozostałych zagadnień. Jeszcze warto może nadmienić, że około 10% zaznaczyło, od 10% respondentów zaznaczyło, że nie jest pewna, jak wypełnić to pole. Dlatego w razie ewentualnych wątpliwości, czy u Państwa w spółce zaszła restrukturyzacja, tudzież zaszły jakieś zmiany, które mogły Państwa zdaniem powodować ryzyko restrukturyzacji w tym rozumieniu, w którym ono jest wskazane w formularzu, warto może skontaktować się z nami i zastanowić się wspólnie nad tym, czy możemy jakoś pomóc w rozwikłaniu tej wątpliwości. Natomiast przechodząc do kolejnych elementów, o których na początku wspominał Sebastian, które mogą budzić wątpliwości i które mogą być kluczowe z perspektywy oceny nas jako podatnika w zakresie typowania do kontroli i które powinny spotkać się z troszeczkę większą uwagą przy wypełnianiu tych pól, to przede wszystkim transakcje finansowe. W tym zakresie patrzymy w formularzu, przynajmniej w jednej z jego wersji, jest to część F2, transakcje finansowe. I tutaj jesteśmy zobowiązani do przedstawienia, czy w danym roku podatkowym, czyli w tym roku, o którym mówimy teraz, kiedy mówimy o pierwszym roku, za który składamy deklarację CIT-TP bądź PIT-TP, jest to rok 2017. Patrzymy, czy w tymże roku odnieśliśmy przychody z tytułu należności, tudzież czy ponieśliśmy koszty z tytułu zobowiązań z transakcji finansowych. I potem szczególnym polem, szczególnymi dwoma polami w zasadzie, które doprecyzowują to pytanie, jest pytanie o udzielone gwarancje, poręczenia lub opłaty ubezpieczeniowe oraz odwrotnie koszty poniesione z tego tytułu. Wypełniając te pola, powinniśmy pamiętać o kilku elementach. Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa, pamiętajmy o tym, że sumujemy tutaj różne kategorie transakcji, dlatego o ile nam się te transakcje nie mieszczą w tych szczególnych polach, a zatem w polach w tym przypadku 87 i kolejnym, musimy zsumować wszystkie transakcje, czyli transakcje na instrumentach pochodnych, transakcje finansowe, w ramach których otrzymujemy należności bądź ponosimy zobowiązania. W tym kontekście warto się zastanowić, czy dysponujemy dokumentami, które potwierdzają rynkowy charakter wynagrodzenia w tych transakcjach. Podobnie jak ze wszystkimi innymi kategoriami transakcji, część z Państwa
była zobowiązana już za ten rok, za rok 2017, do przygotowania dokumentacji cen transferowych obejmującej również benchmarki, czyli analizy porównywalności. W przypadku analizy porównywalności dla takich transakcji, co do zasady mówimy o wysokości oprocentowania, pożyczki, gwarancji, tego typu transakcji. Natomiast obejmuje to badanie również inne elementy typu prowizje, opłaty przygotowawcze i tym podobne. Dlatego w pierwszej kolejności, kiedy zaznaczamy pola wskazujące wartości transakcji finansowych i sumujemy, zaznaczam, transakcje finansowe, które niekoniecznie musiały ze względu na przekraczanie progu znaleźć się w dokumentacji cen transferowych, warto się zastanowić, czy transakcje, o których wspominamy, do których referujemy, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu CIT-TP, czy dla nich mamy i czy dysponujemy właściwym uzasadnieniem oprocentowania ceny w transakcji. Drugim elementem, na którym możemy się pochylić, jest to, czy nie otrzymaliśmy nieodpłatnych gwarancji, nieodpłatnych poręczeń, transakcji, w których nie zapłaciliśmy za jej dokonanie, za uczestnictwo w niej, to z której nie zapłaciliśmy za na przykład udostępnienie nam kapitału. Jest to temat, który wiąże się z innym polem, to znaczy z nieodpłatnymi świadczeniami, do którego przejdziemy na końcu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że jest ryzyko nieodpłatnego świadczenia, jeżeli dostaliśmy na przykład gwarancję bez wynagrodzenia, także w kontekście transakcji finansowych. To znaczy, jeżeli taką otrzymaliśmy, wówczas jest zobowiązanie do tego, żeby przedstawić to w innym polu, transakcje bez wynagrodzenia, nieodpłatne świadczenia, ale zwracamy na to uwagę już teraz. I ostatni wątek, którego nie będziemy już tutaj rozszerzać, to jest to, czy nasze transakcje pożyczek nie generują ryzyka związanego z artykułem 15c, czyli z tak zwaną cienką kapitalizacją. Jest to odrębny wątek, ale również polecamy go uwadze. Kolejnym elementem, na który chcieliśmy zwrócić uwagę, to jest związek pomiędzy wykazywanymi w deklaracji CIT-TP informacjami na temat usług wewnątrzgrupowych oraz w szczególności licencji i nabycia aktywów niematerialnych, a artykułem 15e ustawy o CIT, który nakłada limit w zakresie odliczalności kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych i w szczególności, co istotne, zapłaty licencji. Co bardzo istotne i należy to podkreślić w pierwszej kolejności, to, że obowiązywanie artykułu 15e rozpoczynamy od bieżącego roku finansowego, czyli 2018, jeżeli państwa rok kalendarzowy jest, jeżeli rok finansowy jest zbieżny z kalendarzowym. Natomiast ta deklaracja jest również dobrą okazją do tego, żeby się zastanowić, czy jesteśmy przygotowani na to, żeby do tego artykułu 15e w jakiś sposób się w naszych rozliczeniach odnieść. To znaczy, czy sprawdziliśmy już na potrzeby roku 2018, czy łapiemy się w ten limit, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o usługi, które nabywamy, jeśli chodzi o licencje, które płacimy do grupy. I właśnie wypełnienie deklaracji CIT-TP za 2017 rok jest takim narzędziem, które może nas naprowadzić na odpowiedź w tym zakresie artykułu 15e CIT-u dla roku 2018. Także zadajmy sobie pytanie, czy zweryfikowaliśmy limit odliczalności dla artykułu 15e. Po drugie, czy zweryfikowaliśmy całe portfolio naszych transakcji pod względem właśnie kryteriów wskazanych w tymże artykule i czy podjęliśmy niezbędne działania dla zabezpieczenia możliwości odliczenia tychże kosztów. Jest kilka możliwości dotyczących podejścia do traktowania artykułu 15e i kosztów, które mogą podlegać ograniczeniu odliczalności. Warto się zastanowić, czy wyjaśnienia, które opublikowało Ministerstwo Finansów w zakresie stosowania artykułu 15e do poszczególnych rodzajów transakcji i ich związku z generowanym przychodem, czy w sposób bezpośredni odnoszą się do naszych sytuacji. Będą takie przypadki, aczkolwiek prawdopodobnie będzie to mniejszość.
inni podatnicy, którzy uznają, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów a ich sytuacją, decydują się czasem wystąpić o interpretacje indywidualne, w których opisują przebieg transakcji, która budzi ich wątpliwości i pytają, czy ma do nich zastosowanie artykuł 15e i limit odliczenia, który jest tam wskazany. Jeszcze inną możliwością wskazaną bezpośrednio w artykule 15e jest wystąpienie o uprzednie porozumienie cenowe, czyli tak zwaną APE, która zwalnia z zastosowania limitu. Te rozwiązania warto rozważyć i zastanowić się nad nimi pod kątem ewentualnej odliczalności z artykułu 15e i właśnie w kontekście wypełniania tychże pól w deklaracji CIT-TP, no właśnie doświadczenie wypełniania tego formularza za rok 2017 może być dobrą wskazówką dla roku 2018, od kiedy ten przepis się stosuje. I ostatni element, o którym chcieliśmy wspomnieć, to czy dysponujemy materiałami źródłowymi dla udowodnienia, że dane usługi zostały rzeczywiście wyświadczone. Jest to temat, który pojawia się od zawsze w postępowaniach kontrolnych, w kontrolach. Czy jeżeli zdecydowaliśmy się na odliczenie kosztów związanych z nabyciem usług niematerialnych z grupy, to czy dysponujemy jakimikolwiek materiałami? Mogą to być różnego rodzaju dokumenty, mogą to być inne dowody, które dowodzą, że rzeczywiście dana usługa miała miejsce, gdyż w przeciwnym wypadku, jeżeli takimi informacjami i dokumentami nie dysponujemy, narażamy się na ryzyko, że organ podatkowy w razie kontroli mógłby stwierdzić, iż do wyświadczenia danych usług mogło nie dojść w ogóle. I w tym kontekście mamy dla Państwa drugie pytanie. Czy Państwa spółka w minionym roku miała usługi od podmiotów powiązanych, czy nabyła usługi od podmiotów powiązanych i czy w związku z tym zaznaczają Państwo, iż takie usługi miały miejsce w pozycji 75 jednej z wersji formularza? Prosimy o składanie odpowiedzi, tak jak w przypadku pytania pierwszego. Tutaj również, jak rozumiem, mamy około minuty. Tak jak wspominałem, jest to dobra ilustracja tego, jak przygotować się do tego roku 2018 i ewentualnie jakie kroki podjąć. Tutaj proporcja nam się, z tego co widzę, na gorąco troszeczkę odwróciła i mamy dużo większą proporcję odpowiedzi twierdzących. Jeszcze chwilkę Państwu damy, żeby udzielić odpowiedzi na to drugie pytanie. I tak widać zdecydowaną przewagę, 78 niecałe procent Państwa odpowiedziało, że tak, nabywało usługi od podmiotów powiązanych. Nie jest to wcale niespodzianką. Myślę, że przeważająca ilość transakcji, które dokumentujemy, które obejmujemy dokumentacjami cen transferowych, są to różnego rodzaju usługi wewnątrzgrupowe, czy to świadczone, czy nabywane. Także jest to również ilustracja tego, że warto pochylić się nad tym, czy ten artykuł 15e w naszym przypadku może być relewantny, czy policzyliśmy próg, który może nas ograniczać w zakresie odliczalności usług, kosztów usług, które ponieśliśmy od roku 2018. Przechodzimy do kolejnego etapu. I jeszcze jeden wątek, który chcieliśmy poruszyć w kontekście deklaracji CIT-TP, to są nieodpłatne świadczenia. I myślę, że nie popełnię ogromnego nadużycia, kiedy powiem, że podobnie jak restrukturyzacja, nieodpłatne świadczenia są takim gorącym tematem, który raczej będzie zwracał uwagę organów podatkowych, jeżeli zaznaczymy, że doszło do takiego nieodpłatnego świadczenia. Dlatego warto dużo uwagi poświęcić temu, czy rzeczywiście do takiego nieodpłatnego świadczenia doszło, czy rzeczywiście takie nieodpłatne świadczenie mieliśmy. Oczywiście w deklaracji wskazujemy stan rzeczywisty. I co istotne, czy jeżeli zaznaczamy w deklaracji CIT-TP,
że do nieodpłatnych świadczeń doszło, to czy jest to tożsama informacja, czy ta informacja jest zbieżna z tym, co ujęliśmy w naszej deklaracji podatkowej za rok podatkowy w deklaracji CIT-8. Czy ujęliśmy nieodpłatne świadczenia przy określaniu wysokości zobowiązania podatkowego wykazanego w tejże deklaracji? I wreszcie ostatni wątek to, czy nasza kalkulacja wartości nieodpłatnych świadczeń pozwala na ich wycenie zgodnie z zasadą ceny rynkowej? Czy wiemy, jaki jest rynkowy poziom wynagrodzenia z tytułu tego nieodpłatnego świadczenia? Jaki jest poziom, od którego powinien zostać naliczony podatek? I czy został ten poziom określony w sposób wiarygodny na podstawie analizy porównywalności bądź innego opisu zgodności, na którym możemy polegać na potrzeby określenia tej ceny. I to w zasadzie zamyka wątek deklaracji CIT-TP. W toku naszych tutaj rozważań otrzymaliśmy szereg pytań. Tak jak wspominał Sebastian, będziemy się starać na nie odpowiedzieć. Na część miała już okazję odpowiedzieć Agnieszka. Na pozostałe z nich, jak rozumiem, zostaną one zapisane i będziemy mieli okazję odnieść się do nich następnie, ewentualnie kontaktując się z Państwem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z wypełnianiem deklaracji CIT-TP, zwłaszcza, ale nie tylko, w zakresie tych pól, o których wspominaliśmy, w szczególności restrukturyzacji, w szczególności nieodpłatnych świadczeń, zachęcamy gorąco do kontaktu z nami, żeby ewentualnie je omówić i rozwikłać ewentualne wątpliwości, a także w kontekście obecnego roku finansowego artykułu 15e. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.